Cześć, koludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Liverpoolem. A dzisiaj sobie zagramy mecz ze Świętymi i z Real Madryt. Mecz ze Słonzy jednak postanowiłem przesymulować. Dwa mecze pucharowe mogą być emocje. I zobaczmy tutaj nasz podstawowy skład. Kilku piłkarzy oczywiście odpocznie, bo nie ma co wystawiać tego pierwszego garnituru. Oczywiście kilku piłkarzy z podstawowego składu wystąpi, a niech ta ofensywna trójka zagra sobie inna bo ta podstawowa musi być gotowa na ważniejsze spotkania. Gramy na wyjeździe, ale cel jest jeden, zwycięstwo. I to nam tylko przyświeca, oby udało się zgarnąć trzy punkty i oby Fabiański kilka razy wyciągał piłkę z siatki. Po 25 minutach akurat nic się nie dzieje. Miejmy nadzieję, że następne minuty będą dużo ciekawsze. Jak widzimy, pierwsza połowa nie była porywająca, ale Milinkowicz-Sawicz dał nam prowadzenie i o to właśnie chodzi. Nie trzeba grać efektownie, trzeba grać efektywnie. Zostało jeszcze 15 minut do końca. Czy coś się zmieni, czy ktoś nam odbierze to zwycięstwo? Oby nie. Zwyciężamy 1 do 0 pobrający Milinkowicza-Sawicza. Bardzo dobrze o to właśnie chodziło. 3 punkty zapisane na nasze konto. No i to jest podstawa, nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Jak widzimy, najbliższy mecz w FA Cup to już jest piąta runda, więc faza jednej ósmej. Jeśli chodzi o ligową tabelę, 10 punktów przewagi nad Manchesterem United, ale Manchester ma zaległy mecz, więc może się do nas lekko zbliżyć. Oby do tego nie doszło, oby przegrali, bo jednak chcielibyśmy mieć jak największą przewagę. Oczywiście do podstawowego składu wraca nasza taka najlepsza trójka, czyli mane. Firmino i Salah. Może jeszcze Zielińskiego damy do podstawowego składu. Dlaczego by nie Polak Rodak w podsta podstawowym składzie zawsze jest dobry. No bo wiadomo, że to piłkarz najwyższych lotów potrafi decydować o losach spotkania. Mecz ze Świętymi nie powinien być jakiś bardzo wymagający, ale kiedyś już z nimi graliśmy i pamiętamy, że było to takie ledwo 0 do 0. Więc teraz musimy zagrać zdecydowanie lepiej, by awansować do dalszej rundy bez większych problemów. Oczywiście, jeszcze przed samym spotkaniem dokonamy zmian. Tylko jakich właśnie by tutaj zmian dokonać? No coś na pewno można zmienić, tylko tutaj na przykład może manej jednak sobie odpocznie i w jego miejsce zagra Pulisic. Damy też szansę Chamberlainowi. Niech pokaże się z jak najlepszej strony. Zaczynajmy to spotkanie! Ładne tutaj zagranie, zobaczmy Pulisic, ucieka na skrzydle, Pulisic, ależ kapitaln... kapitalny rajd Amerykanina, zagrał do Firmino, Firmino w polu karnym. Firmino, ależ kontrola piłki, niestety jest blokowany, ale jeszcze jest Chamberlain, no i bramkarz odbija piłkę na rzut rożny, bardzo dobra interwencja bramkarza, Chamberlain tutaj chciał uderzyć przy krótkim słupku, ale niestety bramkarz był czujny i odbił ten strzał. I będziemy oczywiście jeszcze świadkami rzutu rożnego krew Henderson. Mocna centrana, pole karne, ale niestety Wandajk się pomylił, strzał obok bramki. No i tutaj tylko bramkarz musiał odprowadzić piłkę wzrokiem, nie było większego zagrożenia bramkom, niestety. Dalekie wybicie, kto zgarnie piłkę? Na szczęście gracze Liverpoolu. Zieliński wycofał do Milinkowicza, Sawicza. Milinkowicz, Sawicz, Zieliński. Jeszcze Firmino. Firmino, wycofanie. Milinkowicz, Sawicz, Firmino. Robertson. Firmino, ależ koronkowa akcja Liverpoolu, Milinkowicz, Sawicz dograł do Zielińskiego, jeszcze jest tutaj okazja, jak to się skończy, ależ ich rozklepaliśmy, niesamowita akcja Liverpoolu, ale jest spalony, dlaczego musiał być w tej akcji spalony, to była chyba najpiękniejsza seria podań jaką wykonałem w tej karierze, no ale niestety sędzia dopatrzył się spalonego, który wystąpił, wielka szkoda. Zgarniamy tą piłkę, o to chodzi, Pulisic, jeszcze jest tutaj Firmino, Firmino dojrzał Oxleida, Oxleid blokowany, jest jeszcze Zieliński, Oxlade. Nie niekryty Firmino i 1 do zera. strzał po krótkim rogu, tym bra razem bramkarz musiał skapitulować i wy uznać wyższość strzelca, który ma naprawdę dobre wykończenie w polu karnym, znów ładnie tutaj poklepaliśmy, naprawdę Liverpool nadaje się do takiej tiki taki, mamy wielu bardzo zdolnych piłkarzy. Co widać na tym obrazku? Bardzo dobrze, że mamy Firmino, bo on takie sytuacje zamienia na bramki. Niestety ekipa świętych przejęła tą piłkę, tadić. Gabbiadini, Gabbiadini, Gabiadini z lewej nogi! Ale na posterunku jest kepa i broń ten strzał. Jeszcze akcja Świętych przedzierają się środkiem, Tadić. Ależ kapitalny Raj jest tutaj Gabbiadini. Gabbiadini wysunął piłkę do Ward prowsa Prouse może centrować na pole karne i tak czyni. Wybijamy tą piłkę tylko na moment. I tutaj się pomylił zawodnik Świętych, a to mogła być bramka naprawdę. Świetna okazja. Jeszcze jest Tadić. Podaję do nikogo, ale jeszcze Gabbiadini zgarnął bezpańską piłkę. Gabbiadini do Redmonda, Redmond w polu karnym. Redmond, ależ kapitalny dribbling, broń do Kepa, czy będzie dobitka? Na szczęście, nasz obrońca zachował się perfekcyjnie. I kontrujemy. Firmino praktycznie pędzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem Roberto Firmino, ależ pudło. Teraz to może składać śmiało papiery do ekstra klasy, bo z takim wykończeniem na pewno znajdzie miejsce w Sandecji czy jakiejś termalice. Zieliński jeszcze otrzymał podanie. Zieliński przedziera się. Wajnal ma piłkę. Szybko zagrał do Firmino. Firmino jednak dojrzał Salaha. Salah w polu karnym wysuwa do Wajnal Duma i 2 do 0, ależ współpraca tej dwójki. Mohamed Salah mógł sam uderzać, ale jednak dojrzał lepiej ustawionego kolegę. No i ten idealnie uderzył z główki, zaskakując bramkarza. 2 do 0, tego zwycięstwa już nikt nam nie odbierze i awansujemy dalej. Dobry prognostyk przed meczem z Realem Madryt, oby tam wynik był jeszcze wyższy i bardziej korzystny dla Liverpoolu. No i koniec spotkania, zwycięstwo 2 do 0, to na pewno cieszy. Graliśmy zespołowo, świetnie klepaliśmy piłkę, Dobrze, że nie straciliśmy żadnej bramki, bo Święci również mieli swoje okazje, ale jednak głównie je marynowali. Chociaż naprawdę Firmino również zmarnował taką setkę, że szkoda gadać, no ale przynajmniej dzięki temu może śmiało składać papiery do Ekstraklasy, bo tam takie wykończenie jest na porządku dziennym. I zobaczmy tutaj oceny poszczególnych piłkarzy. Graczem meczu tutaj został Oxlade, bardzo dobry występ Anglika. Kepa cztery interwencje, McCarthy zaledwie jedna, no ale z naszą ofensywą ciężko jest rywalizować. Przejdźmy dalej. No, jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zwycięstwo to było najistotniejsze. Nic więcej nas tak naprawdę nie interesowało. Konferencja prasowa, tutaj rola w klubie Chana, no ale Chan jest przeze mnie pomijanym piłkarzem, bo mamy dużo lepszych na jego miejsce. Chciałem go sprzedać, no ale niestety nikt go nie chciał kupić, za tą cenę, którą ja chciałem oczywiście. No trochę z nią przesadziłem, to mogę przyznać, no ale kto nie szaleje. Czasem się poszaleje i da się taką ofertę, której nikt nie jest w stanie zaakceptować. Tutaj widzimy sytuację w innych spotkaniach. U nas jest bardzo korzystna, a inni nas mało interesują, nieważne na kogo trafimy i tak damy radę go wyeliminować. Bo Liverpool to siła i moc. Teraz gramy z Real Madryt, czyli drużyną, która specjalizuje się w grze w Lidze Mistrzów. Naprawdę bardzo wymagający rywal. Ale jeśli chce się wygrać te rozgrywki, to trzeba pokonać każdego na swojej drodze. Może już znamy rywala w FA Cup, zobaczmy. Bo jakieś tam wiadomości się pojawiły. Europejski Puchar Narodów, Carabao Cup, to nas w tej chwili nie interesuje. FA Cup. No jeszcze nie znamy rywala, ale myślę, że niedługo go poznamy, bo jeszcze do rozegrania zostały dwa spotkania. Nagroda z turnieju i przełożone spotkanie, ale rywala jeszcze nie znamy. Teraz skupmy się na meczu z Realem Madryt. Rywal z najwyższej półki, ale gramy na własnym stadionie, więc priorytetem jest nie stracić bramki. Bo jeśli stracimy gola na własnym stadionie, to w rewanżu naprawdę będzie trudno. Możemy tutaj dokonać zmian w podstawowym składzie. Oczywiście może w miejsce Zielińskiego pojawi się Weinaldum, bo ostatni jest świetnie dysponowany. I tak zaczynajmy. To widowisko. Jest okazja do kontry. Aleksander Arnold, Alessia Wright tutaj Anglika, podał do Firmino. Firmino opanował tą piłkę, Firmino. Dobry odbiór Ramosa, jednak z faulem, więc mamy rzut wolny. Wydawało się, że Ramos tutaj czysto odebrał piłkę, ale jednak sędzia dopatrzył się faulu, grę znowu Salah. Salah centruje na pole karne, strzał z głowy i kapitalnie interweniuje. Bramkarz, niestety dał radę w tej sytuacji. I będzie rzut roczny dla Liverpoolu. Grzew wznawia Henderson. Henderson na pole karne. Obrońcy to wybijają, ale jeszcze Glik zgarnia tą piłkę. Kamil Glik przedziera się, ależ Raid polaga tutaj. Niebezpieczne starcie. I zobaczmy: Glik zwija się na boisku. Jeszcze kontra Realu, ale przerwana, bo Kamil Glik doznał kontuzji. Coś z kolanem. Tragiczna wiadomość: nasz najlepszy środkowy obrońca doznaje kontuzji. Podstawa, filar naszej defensywy. Jak my sobie bez niego poradzimy, no musimy dokonać zmiany, jak widzimy, sam Glik jest załamany, zdaje sobie sprawę, że to jest chyba poważna kontuzja, bo inaczej by nie schodził z boiska. Lovren w jego miejsce, oby Chorwat dał radę, musi dać, niech walczy z całych sił, zobaczmy to jeszcze raz w powtórce. Boli od samego patrzenia tak naprawdę. kontra Bail, Bale, Bale na skrzydle, ależ rajd tutaj waliczyka, urywa się obrońcom Robertson, nie dogonił go, jeszcze centra na Ronaldo i nastrzał nad poprzeczką. Portugalczyk chciał tutaj idealnie uderzyć pod ladę, ale na całe szczęście się pomylił. Llorente zagrał do krosa, kros traci w nieodpowiedzialny sposób piłkę, Zieliński, bardzo dobry odbiór, ruletka Polaka, zagranie do Salacha, Salach rozpędzony, wbiega w pole karne, Salach, Salach, SALACH! A i niestety bramkarz dał radę interweniować i wznowimy grę od autu. Piękny odbiór i jest okazja do kontry, salah. ależ tutaj jest dobra szansa, zobaczmy, 3 na 2. Podanie w uliczkę do Zielińskiego, Zieliński. Zieliński jeszcze podaje do Firmino, ależ kapitalny gol Brazylijczyka, asysta Polaka Stadiony Świata. Cóż za współpraca tej dwójki! Firmino mógł przyjąć piłkę i uderzyć normalnie, a on jednak chciał uderzyć efektownie przeciwko Realowi Madryt, ale Zieliński również zachował się świetnie. Nie chciał sam kończyć akcji, podał do lepiej ustawionego kolegi z zespołu, który zdobył przepiękną bramkę. Real, jak widzimy, bierze się do odrabiania strat. Cross. Jest tutaj jeszcze Benzema. Benzema do środka. Modric. Modric na skrzydło. Wybiega tam Bail. Jednak nasi obrońcy dobrze interweniują. Nieodpowiedzialne zachowanie kepy. To może być bramka. Ależ pudło. Ależ katastrofalne wykończenie. To była stuprocentowa sytuacja. Karfa Carvajal do Ronaldo, Ronaldo Carvajal Współpraca tej dwójki wygląda bardzo dobrze Modric, Modric Kreator gry zagrywa do Bale'a Bale na pole karne, no i gol I gol, konsternacja na Enfield Wyrównanie, Moreno Nic nie zapowiadało tej bramki Ale Moreno dobrze uciekł naszym obrońcom No i niestety Mocnym strzałem pokonał Kepe Jest to dla nas bardzo zły wynik Bramkowy remis na własnym stadionie Musimy zdobyć przynajmniej jeszcze jedną bramkę by mieć nadzieję w Madrycie Koniec spotkania Remis 1-1 do 1, no Wynik nie najlepszy Straciliśmy bramkę u siebie Nie przegraliśmy, ale to i tak nas nie satysfakcjonuje. Celem było tutaj zwycięstwo Ale niestety Real Madrid zdobył jedną bramkę My zdobyliśmy ładniejszą No ale co z tego Za to nie dają dodatkowych punktów Zieliński w polu karnym Bardzo dobrze dojrzał Firmino A ten naprawdę piękną bramkę zdobył Chciałbym takie bramki zdobywać częściej ale Firmino to jest jednak magik. Ale Zieliński pokazał, że potrafi podać w najważniejszym momencie. Zobaczmy statystyki. Mieliśmy więcej okazji: Real Madrid oddał jeden celny strzał, no ale niestety to wystarczyło, by zdobyć bramkę. Jeśli chodzi zaś o oceny poszczególnych piłkarzy, graczem meczu został no nikt z naszych, a nie przepraszam, Firmino został piłkarzem meczu. Kepa dwie interwencje, na was cztery. Bramkarze raczej nie popełnili żadnego błędu. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Remis 1 do jednego na własnym stadionie nie wróży dobrze. W rewanżu będzie bardzo trudno, ale damy z siebie wszystko. Do tego Glik wypada na 3 miesiące. Praktycznie tracimy go do końca sezonu. Tragiczna wiadomość: nasz najlepszy obrońca, filar naszej defensywy, będzie mógł tylko oglądać mecze z trybun. W jego miejscu oczywiście będzie grał Lowren. No, nie jestem z tego powodu jakiś bardzo szczęśliwy, no ale gramy tym, co mamy. Nic nowego w tej sytuacji nie wymyślimy. Miejmy nadzieję, że Chorwat nie popełni żadnego błędu, i poprowadzi nas do wielu sukcesów, a glikowi oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No naprawdę, mecz z Realem okupiliśmy, zapłaciliśmy za niego wielką cenę, stracąc naszego tak naprawdę najlepszego obrońcę, który w tym sezonie nie zawodził po transferze z Monako. Zobaczmy tutaj sytuację w innych meczach w Lidze Mistrzów. No Jest kilka ciekawych rozstrzygnięć, na przykład ekipa Hoffenheim pokonała Tottenham. Bayern ledwo co zremisował z TSKA. Paris Saint Germain ekipa pokonała Manchester United. No ciekawe wyniki. W następnym odcinku czekają nas mecze z Chelsea i do tego powiedzmy zagramy sobie z West Hamem, bo dlaczego by nie. Rywale na pewno do ogrania musimy dać z siebie wszystko. I liczyć na to, że już nie będzie żadnych kontuzji w zespole, bo nie możemy tracić kolejnych piłkarzy. Musimy grać naszym galowym składem, by pokonywać najbliższych oponentów. No i walczyć o jak najwięcej trofeów, bo w następnym odcinku gramy finał Carabao Cup. No i w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!